W tym filmie nauczę Cię 80% podstaw fotografii w 10 do 15 minut. Będą to główne techniczne zasady, które mówią o tym, jak korzystać z Twojego aparatu w świadomy sposób. Same te zasady są już wystarczające do robienia zdjęć świadomie i intencjonalnie, ale podzieliłem je też na proste do rozdzielenia grupy, do których będziesz mógł wrócić w dowolnej chwili lub po prostu pisać sobie w Google i rozwinąć wiedzę na ich temat, posiadając już podstawy, które poznasz w tym właśnie materiale. Jeśli więc jesteś świeżo upieczonym fotografem, który chce szybko nabyć najistotniejszą na początku tej drogi wiedzę, to jesteś w dobrym miejscu. Zacznijmy od fundamentu. Fotografia i wykonywanie zdjęć bazuje w ogromnej mierze na świetle. Każdy nasz ruch jako fotografa dąży do okiełznania ilości, kształtu i koloru tego właśnie światła. Kontrola nad ilością światła, jakie zarejestruje nasz aparat, to kontrola ekspozycji. A tą wyrażamy najczęściej w stopniach ekspozycji. A wpływ na wartość tej ekspozycji ma tak zwany trójkąt ekspozycji. I opanowanie wpływu tego trójkąta na wygląd naszego zdjęcia ma kluczowe znaczenie w fotografii. Trójkąt ekspozycji pozwala nam kontrolować wygląd zdjęcia. W jego skład wchodzą przysłona, czas naświetlania i ISO. A każde z tych ustawień wpływa na to, ile światła dostanie się na matrycę aparatu. Ale każdy będzie to robić w trochę inny sposób. Fotograf korzysta więc z tych ustawień, aby dobrać odpowiednią wartość ekspozycji, jednocześnie uzyskując pożądany balans wewnątrz trójkąta ekspozycji. Powiemy sobie teraz, jak w praktyce zmiana tych trzech ustawień wpłynie na zdjęcie. Czas naświetlania. Gdy robimy zdjęcie, światło wpada przez obiektyw i musi paść na sensor, aby powstał obraz. Ale zanim padnie na sensor, trafia na migawkę. Migawka opada i podnosi się, regulując czas naświetlania, czyli właśnie czas, przez jaki to światło będzie padać na matrycę aparatu. Kontrolując czas naświetlania, kontrolujemy właśnie to, na jak długo albo jak krótko migawka się otworzy i pozwoli aparatowi zarejestrować obraz. Wyobraźcie to sobie tak, jakby aparat zamykał i otwierał oko, tak jak człowiek. Zamknijcie oczy, teraz otwórzcie na ułamek sekundy i znowu zamknijcie. To, co zobaczyliście, podczas gdy mieliście oczy otwarte, to nasze zdjęcie właśnie. Teraz otwórzcie oczy na trochę dłużej i znowu zamknijcie. Tym razem możliwe, że zobaczyliście nawet trochę poruszających się obiektów w waszym otoczeniu. Podobnie będzie ze zdjęciem, gdy czas otwarcia migawki będzie krótki, jak na przykład mrugnięcie, 1/200, 1/1000 sekundy, światło zostanie wtedy zarejestrowane momentalnie i cały ruch zostanie zamrożony. Gdy użyjemy długiego czasu otwarcia migawki, 1 sekunda, 3 sekundy, to aparat zarejestruje cały ruch, jaki w trakcie tych 3 sekund był widoczny. I to często może dać efekt takiej smugi albo rozmycia. Taki efekt jest pożądany, kiedy chcemy pokazać na zdjęciu właśnie jakiś ruch, na przykład płynącą wodę. Ale w większości przypadków, kiedy robimy na przykład zdjęcia portretowe na weselu albo zdjęcia zwierząt, to chcemy, aby wszystko, co się rusza, zostało zatrzymane w miejscu. Dlatego do tych zastosowań z reguły potrzebujemy krótkiego czasu naświetlania. Odpowiednie ustawienie czasu naświetlania będzie przychodzić Wam z czasem naturalnie i bardzo intuicyjnie. Ale na początku myślcie o nim po prostu w dwóch kategoriach. Krótki czas migawki zamrozi ruch. Długi czas rozmyje obiekty, które się ruszają. I bardzo ważna rzecz. Nawet jeśli na zdjęciu nie będziecie mieć żadnego obiektu w ruchu, to zbyt długi czas otwarcia migawki może i tak spowodować, że zdjęcie będzie nieostre. Bo długi czas migawki zarejestruje ruch waszych rąk, w których trzymacie aparat. Aby więc robić zdjęcia nocnego nieba albo rozmyć płynącą wodę, ale tak, aby wszystko inne pozostało ostre, warto skorzystać ze statywu, bo statyw eliminuje poruszenie aparatu. Bardzo dużo początkujących narzeka, że ich zdjęcia wychodzą dziwnie nieostre albo rozmyte. I łatwo tutaj zrzucić winę na sprzęt albo problem z autofokusem na przykład, ale prawda jest najczęściej taka, że te osoby początkujące po prostu używają zbyt długiego czasu naświetlania, przez co ich zdjęcia wyglądają właśnie na nieostre, a są tak naprawdę zwyczajnie poruszone. Po obejrzeniu tego filmu możecie przejść sobie na mój kanał i odnaleźć ten materiał, w którym mówię o tym, jak robić zdjęcia, aby za każdym razem wychodziły one w 100% ostre. Kolejnym elementem trójkąta ekspozycji jest przysłona. Wartość przysłony odnosi się do wielkości fizycznego otworu, przez który światło wpada na matrycę. Przysłona to fizyczny element w obiektywie, którego okrągły otwór możemy dowolnie otwierać i przymykać. Stopień otwarcia przysłony wyrażamy w wartości oznaczonej literką F. Im mniejsza ta wartość, tym bardziej otwarta przysłona, a im wyższa wartość, tym bardziej ona przymknięta.
Dla przykładu, f1.4 wpuszcza więcej światła niż f2.0. f2.0 wpuszcza więcej niż f2.8. Kiedy ktoś mówi, że jego obiektyw jest dosyć jasny, ma na myśli, że jego maksymalny otwór przysłony może być względnie duży. Bo o ile większość obiektywów można przymknąć do f22 lub więcej, to już nie każdy ma możliwość otwarcia przysłony do na przykład takich wartości jak f1.4, f1.0 lub bardziej. O, i tutaj przy okazji wspomnę, że obiektywy oznaczane są właśnie ich maksymalną wartością otwarcia przysłony. Jeśli więc widzicie takie oznaczenie nazwy obiektywu w sklepie lub na aukcji, to wiadomo, że jego maksymalna wartość przysłony to f1.4. Więc raz jeszcze, mała wartość f, przysłona bardziej otwarta, więcej światła. Wysoka wartość f, przysłona przymknięta, mniej światła. Przed chwilą mówiliśmy, że migawka kontroluje niejako ruch na zdjęciu. Z kolei przysłona kontroluje głębię ostrości. Mała wartość f, na przykład f1.4, to płytka głębia ostrości. Wyższe wartości f będą zwiększać tą głębię ostrości. A głębia ostrości to obszar na zdjęciu, w jakim elementy tego kadru będą ostre. To zdjęcie ma małą głębię ostrości lub płytką głębię ostrości. Ostre są tylko główne elementy kadru. Podczas wykonywania tego zdjęcia ustawiłem ostrość w tym dokładnie miejscu i to ono jest tutaj idealnie ostre. A wszystko inne, im dalej od tego punktu, rozmywa się. I dzieje się tak, ponieważ głębia ostrości na tym zdjęciu jest płytka. Użyłem tutaj przysłony otwartej, czyli niskiej wartości f, f1.4. Niskie wartości f chętnie używane są przez fotografów do portretów i zdjęć zwierząt albo produktów. Płytka głębia ostrości spowoduje, że uwaga odbiorcy skupi się na tym, co ostre, a pozostałe elementy kadru zostaną przyjemnie rozmyte. Z kolei ten kadr wykonałem z zamiarem uzyskania szerokiej głębi ostrości, żeby ostre było wszystko w kadrze. Użyłem tutaj przysłony f16. Ostrość ustawiłem w tym punkcie, ale dzięki szerokiej głębi ostrości obraz rozmywa się teraz dużo dalej od tego punktu niż na poprzednim zdjęciu. Wysokie wartości f stosujemy więc najczęściej w krajobrazie i fotografii architektury, aby ostre było wszystko to, co chcemy pokazać. Podsumowując, przy niskiej wartości f mamy ostry tylko płytki obszar w kadrze, a tło przyjemnie się rozmywa. Duża wartość f to więcej ostrych elementów. Nie ma tutaj rozgraniczenia na zasadzie, że lepiej używać niskich albo wysokich wartości f. Głębią ostrości i przysłoną sterujemy tak, aby osiągnąć zamierzony efekt dopasowany do sytuacji, ale także do ilości światła, bo musimy teraz wrócić na chwilę do pojęcia trójkąta ekspozycji, bo poznaliśmy już dwa jego elementy. Czas otwarcia migawki i wartość przysłony. Powiedzieliśmy sobie, że czas migawki wpływa na ujęcie ruchu na zdjęciu, a przysłona na obszar ostrości. Ale nie zapominajmy, że nadal te dwa parametry kontrolują ilość światła, które wpada na matrycę. Podczas wykonywania zdjęcia fotograf dąży do uzyskania odpowiedniego balansu między dobrym czasem naświetlania a stopniem otwarcia przysłony. Bo jeśli oba te parametry ustawimy tak, że ograniczą nam bardzo mocno dopływ światła, to zdjęcie może wyjść końcowo po prostu zbyt ciemne, czyli jego ekspozycja będzie nieprawidłowa, zbyt niska. Taki efekt można łatwo uzyskać, jeśli użyjemy zbyt krótkiego czasu naświetlania i jednocześnie przymkniemy dosyć mocno przysłonę. Przykład. Wieczorem, krótko przed zachodem, fotografujemy krajobraz i chcemy mieć wszystko ostre i wszystko nieporuszone. Ustawiamy więc na przykład czas migawki na 1/800 i zamykamy przysłonę na przykład do f11. Wieczorem, gdy słońce już nie świeci tak mocno jak w ciągu dnia, takie ustawienia nie wystarczą do dostarczenia na sensor aparatu odpowiedniej ilości światła. Zdjęcie może wyjść więc zbyt ciemne. Ale uwaga teraz, te same dokładnie parametry, kiedy wybierzemy je w ciągu dnia w mocnym świetle słonecznym, dadzą nam zupełnie inną ekspozycję i może się okazać, że w słoneczny dzień na tych samych wartościach czasu migawki i otwarcia przysłony zdjęcie będzie naświetlone poprawnie albo nawet prześwietlone. Dlatego niesamowicie ważne jest, aby kontrolując te dwa parametry, mieć na uwadze panujące warunki atmosferyczne. I teraz, kiedy wiecie już, że przysłona i czas otwarcia migawki wpływają na te wszystkie parametry, możemy zamknąć nasz trójkąt ekspozycji ostatnią jego składową – czułością ISO. ISO to parametr, który w dzisiejszych czasach jest czymś trochę innym niż to było za czasów filmów analogowych. Dlatego będę tutaj mówił o nim jak o światłoczułości matrycy na potrzeby zrozumienia działania tego parametru, ale w innym moim filmie na kanale wyjaśniam trochę dokładniej, czym tak naprawdę jest dzisiaj ISO. Jak więc rozumieć ISO? Patrzcie na ten parametr jak na wzmocnienie sygnału.
sztuczne, generowane cyfrowo rozjaśnienie zdjęcia. Kiedy macie ustawione już dwa poprzednie parametry, czyli i otwór przysłony, i czas otwarcia migawki, a nadal brakuje Wam trochę światła i nie chcecie już ani wydłużyć czasu, ani bardziej otwierać przysłony, wtedy właśnie możecie jeszcze podnieść ISO. Myślcie o tym jak o zwiększeniu głośności. Im bardziej podkręcicie ISO, tym jaśniejsze zdjęcie uzyskacie. Ale uwaga, razem ze zwiększeniem jasności zwiększacie też ilość niepożądanych sygnałów, które rejestruje aparat. I na zdjęciu będą się one objawiać w formie ziarna, tak zwanego szumu. Im większe ISO, tym jaśniejsze zdjęcie, ale tym więcej niedoskonałości w jakości obrazu. Różne aparaty odsłaniają różną ilość szumów podczas zwiększania ISO. Na jednych mocny szum zobaczycie już przy wartości ISO 1600, a na innych będziecie mogli podnieść ISO nawet do 12000. Nie bójcie się jednak zwiększać tej wartości, jeśli nie macie już możliwości nadrobić braku światła pozostałymi dwoma parametrami. Wielu początkujących boi się używać wyższych wartości ISO w obawie o utratę jakości zdjęć, ale takie myślenie to poważny błąd. Zawsze lepiej podnieść ISO i wygenerować trochę więcej szumu, niż nie wykonać zdjęcia albo zrobić je zbyt ciemne, albo poruszone na przykład, lub nieostre. Myślcie więc o ISO na końcu. Starajcie się zawsze priorytetyzować ustawienia migawki i przysłony, aby uzyskać zamierzony efekt artystyczny. A ISO skorygujcie te ustawienia na końcu. Szumu łatwo można się także pozbyć podczas obróbki zdjęcia, więc w moim odczuciu nie jest to absolutnie jakiś duży problem. Zwróćcie uwagę na nazwę tego kanału. I przy okazji, jeśli do tej pory to wideo Ci się podobało, to zostaw pod nim łapkę w górę i może zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz pozyskiwać więcej wiedzy na temat fotografii podanej w taki właśnie sposób. Teraz zbierzmy wszystkie te informacje do kupy. Wykonując zdjęcie, najczęściej myślę o trójkącie ekspozycji w takiej kolejności. Zaczynam od otwarcia migawki. Czy chcę zamrozić ruch, czy pokazać jego rozmycie na zdjęciu? Czy mój obiekt porusza się szybko, czy wolno? Czy fotografuję z ręki, czy ze statywu? I na tej podstawie dobieram odpowiednio czas otwarcia migawki. W 90% przypadków raczej będę chciał zamrozić cały ruch na zdjęciu. Ustawiam więc dosyć krótki czas, a nawet zostawiam sobie trochę zapasu w razie gdybym poruszył aparatem podczas wciskania spustu. Kolejno. Czy potrzebuję, aby ostry był cały kadr, czy tylko mój obiekt? Jak już wspomniałem, ostrość w całym kadrze najczęściej chcemy uzyskać fotografując krajobraz albo jakąś obszerną, szeroką scenę. Fotografując ludzi, zwierzęta, koncerty, przedmioty i produkty, często rozmywam wszystko, co nie jest moim głównym tematem zdjęcia. Mogę więc użyć otwartej przysłony, czyli niskiej wartości F. W końcu, kiedy te dwa parametry mam już ustawione, mogę przyjrzeć się scenie. Czy ekspozycja jest zbyt wysoka, czy zbyt niska? Jeśli jest zbyt ciemna, to mogę teraz podnieść trochę wartości ISO, aby zrekompensować ten brak światła. Polecam ustawić sobie ISO nawet automatycznie, dobierane przez aparat. Ograniczcie sobie jedynie górną granicę, do której aparat będzie je podkręcał, aby ten półautomat za bardzo nie zaszalał. Co zrobić, gdy zdjęcie po wprowadzeniu wszystkich parametrów jest nadal albo zbyt ciemne, albo zbyt jasne? Jeśli zdjęcie jest zbyt jasne, a ISO jest już najniżej jak się da, to zazwyczaj najlepszym sposobem na poprawienie ekspozycji jest skrócenie jeszcze bardziej czasu otwarcia migawki. Możecie także przymknąć trochę przysłonę, ale wtedy zmieni się też Wasza głębia ostrości i tło nie będzie z pewnością tak pięknie rozmyte. Więc o ile tylko możecie, zawsze lepiej użyć korekty czasem otwarcia migawki. Gdy zdjęcie jest zbyt ciemne, to najpierw sprawdźcie, czy możecie wydłużyć czas migawki albo otworzyć bardziej przysłonę. Jeśli nie możecie, bo zdjęcie wyjdzie wtedy poruszone, to najlepszą opcją jest w takim wypadku podniesienie ISO. I tak właśnie prezentują się najbardziej fundamentalne, techniczne zasady fotografii. Pamiętajcie, że ten film porusza jedynie temat najbardziej podstawowych zasad, ale są już one wystarczające do całkowicie świadomego rozpoczęcia fotografowania. Poznane tutaj zasady z czasem nauczycie się naginać i zmieniać w zależności od własnej kreatywności i swojego stylu. Miejcie na uwadze, że padło tutaj dużo uproszczeń i skrótów myślowych, aby początkującym prościej było wyłożyć bardzo skomplikowane zagadnienia. Z pewnością w komentarzach znajdą się osoby ze sporym doświadczeniem, które będą chciały rozwinąć przedstawione tutaj podstawy, ale sugeruję początkującym, aby na starcie swojej przygody nie martwili się bardziej zaawansowanymi rzeczami. Wygooglujecie je sobie przecież później, kiedy już opanujecie podstawy, a na ten kanał zawsze możecie wrócić również w celu posłuchania bardziej zaawansowanych i skomplikowanych informacji.